takie pytanie. W związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych, tutaj pewnie do Straży Miejskiej przede wszystkim, chciałem zapytać, w związku z wprowadzeniem tej nowej ustawy, czy zmniejszyło się liczba dzikich wysypisk, czy przybywa ich, bo ja już obserwując, to różnie to bywa. Widzę, że stoją te worki tam po kilka, kilka dni przy trasie, nawet tutaj u Polskiej, do Kamieńczyka jak jedziemy, to od ubiegłego tygodnia chyba do wczoraj jeszcze stały worki. Wiadomo, że są porozrywane, poszarpane. No i chciałem zapytać się o to i tutaj może naczelnika przy okazji, czy właśnie uspokoiła się sytuacja już z tymi odpadami, z odbieraniem tych odpadów? Jeśli chodzi o dzikie wysypiska, rozmawialiśmy z nadleśnictwem. Pan nadleśniczy poprosił jeszcze o chwilę czasu na jakby zweryfikowanie sytuacji, ponieważ jak pamiętamy, nowy system obowiązuje od 1 lipca, to dajmy sobie jeszcze czas powiedzmy do późnej jesieni, żeby w sposób realny oszacować, czy rzeczywiście zmniejszyła się liczba dzikich wysypisk, czy nie. Wstępne nasze jakby doświadczenia pokazują, że należy system uszczelniać, tak? To znaczy starać się objąć jak najwięcej grup i wtedy będzie na pewno dużo lepiej. Stąd też taka propozycja w stosownym czasie wpłynie do Państwa Radnych, aby również systemem tych śmieci objąć działkowców, ponieważ czasami obserwujemy takie sytuacje, że niektórzy znajdują się jakby poza systemem i niekoniecznie jakby podpisują umowy bezpośrednio z firmami, jeżeli nie są objęci już na terenie gminy systemem. Znaczy tam na tej trasie polskiej, to są worki utrząpnięte przez zarządcę drogi, to jest Ostrów Mazowiecka. I tam nieliczne worki są w innym kolorze, wszystkie są właściwie zielone i mało porozrywane, ale oni je będą zbierać. To są sprzątane pobocza i rowy. Dlatego Ostrów Mazowiecka sobie sprzątnęła i myślę, że te worki, nie wiadomo, pewnie jakiś tam czas odbiorcę zanim zabierze, to potrwa, ale myślę, że w tym tygodniu będą zabrane. Jeszcze jedno słowo odnośnie tych dzikich wysypisk. Według naszej wiedzy, wydaje mi się, że jest mniej z tych zlokalizowanych, właśnie tak jak było w Kamieńczyku, tutaj odnośnie Włóczewa, to chyba jest mniej tych dzikich wysypisk. Dzięki temu, że były gabaryty zbierane w wakacje i było tego naprawdę dużo wystawianego. Tak, jest myślę mniej, jeżeli chodzi o tereny leśne, to wiadomo, to już nad leśnictwo, ale jeżeli chodzi o nasze, to myślę, że jest mniej. Dzięki temu, że jest też ten punkt odbioru elektrośmieci na leśnej. I tam dużo tych gabarytów wywożą. No i dużo wystawili mieszkańcy w czasie zbierania właśnie tego publicznego gabarytu. Szanowni Państwo, w uzupełnieniu do zadanego pytania pana radnego Abramczyka, pozwolę sobie przytoczyć kilka cyfr odnośnie 2 miesięcy działania odbioru odpadów, które przejął burmistrz z dniem 1 lipca. Nie zanudzę, ale cyfry nie kłamię, więc spróbuję to tak szybko Państwu przedstawić radnym i jednocześnie sołtysom, jak również osobom uczestniczącym na obradach dzisiejszej sesji. Po pierwsze, złożono zostało 6303 deklaracji. Według naszej oceny pracowników wydziału deklaracji nieobjętych nieruchomościami zamieszkałymi na dzień dzisiejszy 310, a zatem jest co robić, weryfikować powody i tak dalej. Jeśli chodzi o wzrost również złożony w odpowiednim terminie, czyli zgodnie z przyjętą uchwałą deklaracji po terminie zostało złożone 310, czyli jak gdyby mieszkańcy pomału, mimo że terminy zostały określone tu przez Radę, jednocześnie przekroczone, jednak na bieżąco, na uzupełnieniu są składane. Mówię o ilości 310. Jeśli chodzi o ilość odbranych odpadów, zmieszane za lipiec, oczywiście w tonach to podaję. 533, segregowane 61, gabaryty 0,62. Miesiąc sierpień, zmieszane 483, segregowane 103, gabaryty 90. Mówię tu o odbiorze przez MPK, czyli wykonawcę, który wygrał przetarg, nie wymieniam Krzoków, w którym również tutaj, jak koleżanka powiedziała, są dostarczane. I jakaś konkluzja.
zakładane ilości, które były przyjęte do obliczeń, mniej więcej się weryfikuje co do ilości, oczywiście z małymi amplitudami zmian. Zauważamy przez te dwa miesiące zjawisko pozytywne, czyli zwiększenia nieco odpadów segregowanych, a zatem jest to pozytywne zjawisko z uwagi na to, że o to chodziło. A jednocześnie pragnę powiedzieć, że zmieszanych, jeżeli chodzi zatem, jest mniejsza, tak jak powiem, przed chwilą Państwu cytowałem, znaczy prezentowałem. Również akcja została przeprowadzona odbioru gabarytów i odebrane zostało 90 ton poza Pszczołkiem, który również posiadam informacje na bieżąco są łącznie. Zebrano za te dwa miesiące 1116 ton zmieszanych, segregowanych 165 gabarytów 90,79. Jeśli chodzi o sprawy związane z organizacją, różnie, generalnie rzecz biorąc, tak jak tu Pan Burmistrz, jak również i Radny, założył generalnie źle. No to jest wdrażany system. Pierwsze dwa miesiące są oczywiście, ja nigdy się nie przechwalam, natomiast są pojedyncze gdzieś tam wpadki, ale na bieżąco są weryfikowane, na bieżąco monitorujemy, przekazujemy, wykonawca, można powiedzieć, że niezwłocznie, czasami z poślizgiem jednej doby opóźnia. Żeby nie było tak lukratywnie i tak cacy, to również naliczamy w imieniu burmistrza, burmistrz może, tak, nalicza niewielkie na kary, no, które są, wynikają z umowy, poszczególne sektory za miesiąc i lipiec i sierpień zostały częściowo obciążone. Oczywiście to niewielkie skala, ale jednak z uwagi na to, że nie wypełniał wykonawca zapisów umowy, że nie dało się po prostu liberalnie do tego podejść. A zatem również w tym temacie są prowadzone na bieżąco przez Wydział Pracowników rozliczenia monitorowane, faktury zgodnie również z zapisem umowy zostały opisane. Pan skarbnik chyba doskonale wie, przesłał kasę tam, gdzie. Dziękuję bardzo.